W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was wielki test nowego samochodu od Ferrari. Jak bardzo dobrze wiecie, Ferrari zostało dodane do gry. Ja dzisiaj postanowiłem, że zrobimy trzy różne wyzwania. Pierwsze wyzwanie będzie polegało na wykonaniu challenge'u, gdzie będę mógł używać tylko i wyłącznie szybkich broni oraz będę musiał wygrać z samochodem Ferrari. Drugim zadaniem będzie zabranie Ferrari na Skybase'a oraz trzecim zadaniem będzie właśnie wielki test nowego samochodu. Wybudujemy również wielką rampę i zeskoczymy z najwyższego punktu na mapie. Ale widzowie, zanim przejdziemy do tego odcinka, zobaczcie. Mamy 794 tysiące subskrypcji. I dzisiaj chciałem zapowiedzieć specjal na 800 tysięcy. No i to zależy od was, kiedy ten specjal się pojawi. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zmieńcie to. Ferrari Challenge będzie polegał na tym, że mogę używać tylko i wyłącznie szybkich broni oraz muszę zrobić wszystko, żeby wygrać z Ferrari. Na pierwszy strzał robimy tylko samochód i cały czas będę go musiał mieć w grze. No i dobrze by było też wygrać tę grę. A więc dobra, widzowie, musimy lecieć gdzieś, gdzie jest samochód, także ja już szukam miejsca. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś powinien być. Także polecimy sobie gdzieś tutaj, weźmiemy sobie najpotrzebniejsze rzeczy. I oczywiście muszę pamiętać, że mogę używać tylko i wyłącznie szybkich broni. O, nie mamy tutaj samochodu, będziemy go musieli szukać. O, ktoś tu spadł. O, szybka pompa, czyli da radę, siemaneczko, byczku. Sorry, witamy anonimowego. O, tam gdzieś goleś odjechał, no to trudno. Szybki SMG i chili, ej, wszystko co szybkie mamy. Paliwko na później, no i trochę matsów. Tu ktoś jest, ninja. Elo, lecisz. Jak on nie zginął? Co to ma być? Dobra, mamy brońki. Tego ziomeczka też nie chcemy. I kolejny chłop w samochodzie. Dobra. Aha. Ojejku, żyjemy. Mam tylko jedno ammo, nie jest dobrze, jeszcze nie mam samochodu. Tego nie mogę mieć. Weźmiemy sobie skaner. Najgorsze jest to, że nie mam tylko Ferrari do teraz. Ej, no co? Gdzie są Ferrari? Choinka! Dobra, wiecie jak robimy? Bierzemy statek kosmiczny i szukamy statkiem. Jest Ferrarka, jest Ferrarka, jest Ferrarka. Dobra, widzowie. Czyli mamy ją tu, tylko mamy gdzieś tu też ziomeczka. Gdzieś tu ktoś był, co dopiero. Musimy jej... Dobra, ej, weźmy ją sobie tak. Okej, okay, zabieramy to do strefy. Zabieram to Ferrari i pozbieramy sobie matsy. Musimy lecieć w takie miejsce, gdzie wiecie, nie będziemy mieli przypału. Dobra, Ferrari żyje. Oj, nie jest dobrze, widzowie. Bierzemy samochód i spadamy stąd. Dobra, przydała się Ferrarka. Dajesz mi spokój, ziom. Ej, ten chłop mnie cały czas będzie dojeżdżał teraz. Ej, no to jest Ferrari Challenge. To naprawdę jest Ferrari Challenge. A ten chłop by mi mógł odpuścić, tak szczerze. Ej, czy ten ziomek mi nie odpuści? Dobra, wyrzucony. Ale gościu, dostajesz w łebek. What? Aha, mamy Ferrarkę, nie mamy matsów. Ale Ferrari tam jest, tylko nie mam... Ale o, no mam je, mam je. Kampimy, żeby tylko mnie nie zauważył. Ferrari żyje, nie mam nic za daleko. O, on ma leczenie jeszcze. On musi iść w moją stronę, tak. Muszę go mocno walnąć. Chodź. O, jest tu. No ten koleś na tym statku to jest okropny. Ferrari żyje. Chodź, ziomek. Ferrari jest. No, będzie przypał. Dobra, on ma leczenia pełno. Dobra, mocno dostał. Dobra, mam HG. No come on, co to ma być? Dobra, mam szybką broń. Dobra, wygrana, widzowie. Wygrana, samochód, czy jest samochód? Czy samochód przeżył? Jest Ferrarka, wygrana, widzowie. Czekajcie, ja tam idę do niej, bo się da. Dobra, jest Ferrarka. Widzowie, mamy wygraną z Ferrari, lecimy dalej. Pora na Skybase'a, ale z Ferrari. Udało nam się zdobyć Ferrari. Teraz musimy odrodzić Redusa. No i się budujemy. Dobra, ja cię odrodzę i będziemy razem chodzić i zbierać matrzyki. Nie wyzbieraliśmy matsów, ale okazało się, że ktoś po prostu szedł do strefy i się udało. Dobra, widzowie, to się nie uda, ale no próbujemy. Jedź, dawaj, do fulla. Jedziemy na Skybase, no na pewno nas zbiją, tak myślę. Dawaj. Okej, okay, jak jesteśmy już... O nie!
O nie, ale to nic, to nic, to nic. O Jezu, nie! Żeby nas nie rozwalili. Dobra, wysiadamy. Musimy tego ziomeczka 3 razy dostał. No niech wiedzą, niech wiadom, niech wiadom, niech wiadą. O Jezu. Dobra, jump pad. Niech nam weźmie tego. Bardzo dobrze zrobił. Nie rozwalaj tego samochodu w razie czego. Ej, zboksowałem go, zboksowałem go. Dobra, mamy, mamy, mamy. Dobra, dostał stówę. Ja cię kręcę, no widzowie. Tak jest. Tak jest. A few moments later. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Oj. Co jest? Aha. Jedź w prawo i teraz. Dobra, i fula, jedziemy, widzowie. Jedziemy, nie poddajemy się. What? Nie można chyba tak szybko, wiesz? Tak, żeby żył samochód, zrób. Dobra, ja patrzę cały czas do góry. Dawaj turbo, turbo, turbo do góry. Dawaj, dawaj, jedziemy, dobra, widzowie, będzie skybase, będzie. Dobra, stop, stop. What? What, panie? Wysiadaj, bo zginiem. Nie mam pytań. Tylko bandażownicę sobie użyj, o ja cię kręcę. Aha. Dobra. Restartowałem, no! A więc widzowie, przechodzimy do wielkiego testu, jest ze mną Redus i słuchajcie, wraz z Redusem zobaczymy, który samochód jest najszybszy, jakie są różnice w prędkościach. A na samym końcu zrobimy wielką rampę, gdzie skoczymy najnowszym samochodem. Także idziemy po kolei, Redus, dawaj ze mną do środka, patrzymy, jaką maksymalną prędkość będzie miała ciężarówka. A więc dobra, jedziemy i ja nic nie robię, po prostu jedziemy prosto i zobaczymy, jaką prędkość uzyska maksymalnie ciężarówka, w sensie po prostej drodze. 64, 65, no około 66. Drugi samochód, no to zwykła osobówka. Jedziemy i patrzymy. 56, 58, 59. No na pewno jest szybsza od ciężarów. No ale czyżby? Zobaczcie, 64, 65. No źle to wygląda. Zostaje nam jeszcze 4 samochody. Oczywiście Ferrari będzie na samym końcu. Chodźmy do terenówki. Dobra, no i sprawdzamy. Jedziemy po prostym. Zobaczcie, tu już startujemy z 50, 54. Ej, czyli wszystko jeździ porównywalnie. Bo tutaj nie mamy też dopalacza, no nie? No 54, kiepsko. Samochód Ajogwarców. No to jest chyba najszybszy samochód, tak mi się wydaje. Zobaczcie, już mamy 60, 70. No zobaczcie, to jest koks, tylko nie mamy dopalacza tutaj. 80, 82. No dobrze to się prezentuje. I przechodzimy do najnowszego Ferrari. Najpierw zobaczymy sobie, jak wygląda to na tych lepszych kołach, a później jak wygląda normalnie. Dobra, zobaczmy, do jakiej prędkości to się rozwinie. W tych kołach od razu mówię, jest dużo słabiej. No zobaczmy, 65. No 65. 65, tyle. Także w tych kołach, no nie polecam jeździć. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało z dopalaczem. Także jedziemy, wciskam maksymalnie i jedziemy cały czas na dopalaczu. Mamy stówkę, 110, 111, 112, 113. Wow, no około 113. Nie sugerujcie się tym, że ten samochód się dymi, to jest tylko, no, jakiś bóg. Samochód jest mega sprawny, także wsiadamy. No i patrzymy, najpierw bez dopalacza, jak to będzie wyglądać. 70... 80. No wygląda to dobrze. 81, 82. Ja nie wiem, dlaczego się z tego kopci. No jest najbardziej naładowany, w sensie no. Jest zdrowiutki. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda z dopalaczem. Wciskamy maksymalnie, ale jest odrzutowy ten samochód. 117, 117. 117 maksymalnie. A więc teraz to, na co wszyscy czekaliście. I słuchajcie, robimy wielki skok autem. Cały czas będę trzymał dopalacz. Mamy Redusa w środku. No i trzymajcie kciuki, żebym nie wyleciał z zakrętu. W sensie nie wyleciał z tego. Dobra. I fula. Ale to jest mocne. Ale to jest mocne. Ja nie mogę, dobra. Oj. Nie, nie, nie. Ale ja lecę to. Oj,
trochę przypał, bo nam się to auto jakby sklinowało tam na dole. Zobaczymy, jak będzie na tych dużych oponach. A więc teraz sprawdźmy, jak będzie to wyglądać przy tych ulepszonych kołach. Przypominam wam, żebyście zostawili łapkę w górę. Sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem. Na 800 tysięcy robię dla was specjal, także zejdźcie na dół, zasubskrybujcie. No i zobaczmy, co się wydarzy z tym autem. Dobra, zjeżdżamy i full gaz, widzę, gaz do dechy. Ja czy kręcę. Ja nie mogę, żeby tam trafił. Ja... Dobra, trzymamy. Ale dymy. Ale to są dymy. To są sobie dymy. Trochę mi zeszło, nie wiem dlaczego.